Dobiega końca kampania wyborcza i niewątpliwie w ostatnich dniach tej kampanii wkradają się w szeregi formacji politycznych nerwowe działania. Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że ta kampania powinna być zakończona nawoływaniem do tego, aby wyborcy zechcieli pójść do urn wyborczych i chcieli oddać swój głos. Natomiast z niepokojem obserwujemy, że ostatni spot Platformy Obywatelskiej to jest powrót do retoryki podziałów, to jest powrót do dzielenia Polski i Polaków, to jest powrót do języka nienawiści, pokazywanie zachowań, które są głęboko naganne. I chcielibyśmy zaapelować do pana premiera Donalda Tuska jako szefa Platformy Obywatelskiej. Panie premierze, proszę wycofać ten spot z emisji. Nie może być tak, żebyśmy w tej chwili straszyli Polaków, żebyśmy wywoływali lęki. Odejdźmy od retoryki podziałów, odejdźmy od tego, do czego nawoływaliśmy kilka miesięcy temu. Mówiliśmy, że dość tych negatywnych emocji. Nie wolno grać tragedią narodową i nie wolno także wykorzystywać negatywnych zachowań do tego, żeby wskazywać, że po jednej stronie są oni, a po drugiej stronie jesteśmy my. Taka retoryka jest niedopuszczalna. Uważamy, że to jest filozofia obaw. To jest filozofia, która wzbudza niepokój, ale może wzbudzić także niepokój wśród obywateli, wśród wyborców. I mogą te zachowania przełożyć się na radykalny niepokój w społeczeństwie. Uważam, że nasze działania powinny skoncentrować się na tym, bez względu na to, jakie formacje polityczne reprezentujemy, do tego, żeby być jednością jako naród. A wywoływanie takich negatywnych emocji podważa tą najbardziej właściwą strategię działania i ideę. Przygotowaliśmy zatem specjalny list zaadresowany do pana premiera Donalda Tuska. Chcemy w tym liście poprosić, zaapelować do pana premiera: panie premierze, w ostatnich dniach kampanii niech pan nie stosuje tej polityki, którą stosowało wcześniej Prawo i Sprawiedliwość. Niech pan odejdzie od filozofii strachu, filozofii wywoływania lęków. Mamy nadzieję, że pan premier posłucha tego apelu i nie będzie wzbudzał tych negatywnych zachowań. My negatywnie oceniamy wszystko to, co się działo na stadionach, wszystkie te działania, które dotyczyły pseudokibiców. Negatywnie odnosimy się do tego, co się działo pod Pałacem Prezydenckim, ale nie można powiedzieć, że ci wszyscy, którzy tam byli, to są przeciwnicy polityczni, to są tylko i wyłącznie wrogowie. To są ludzie, którym także należy się szacunek. I ten szacunek w ostatnich dniach kampanii po prostu zachowajmy.